tym filmie testuję niedrogi cyfrowy multimetr Anenk AN870. Sprawdzimy, czy jest tak dobry, jak o nim mówią, oraz czy nadaje się jako pierwszy multimetr dla początkującego elektronika. Zapraszam na test. Sprzęt przychodzi schowany w takim piórniku na zamek błyskawiczny. W środku mamy oczywiście sam multimetr. Przewody pomiarowe. Czujnik do pomiaru temperatury w postaci termopary typu K. Oraz drugi komplet przewodów z takimi gwintowanymi końcówkami do samodzielnego montażu takich dodatkowych sond lub którychś z dołączonych do zestawu końcówek. W środku jest jeszcze instrukcja w języku angielskim, całkiem przejrzyście napisana. Podstawowe przewody pomiarowe wyglądają tanio, izolacja wykonana jest z PVC, nie ma na niej żadnych oznaczeń. Całkowita długość tych przewodów to około 1 metra razem z sondami. Na sondach nałożone są ochronne kapturki, opisane jako kategoria 3 1000 V i 4 600 V. Po ich zdjęciu mamy takie igły pomiarowe. Są one dość precyzyjne na końcach. Nie są oczywiście pokryte złotem, jak to w tanich przewodach. Odgiętki są trochę sztywne. Z drugiej strony mamy plastikowe wtyki bananowe o średnicy 4 mm. Mają takie czteroczęściowe zakończenia. Ta izolacja jest tutaj dość miękka. Także szału nie ma, ale na początek powinny wystarczyć. Mimo że przewody nie są najwyższej jakości, to ich rezystancja jest całkiem niska, zobaczcie. Poniżej 500 Ohma. W zestawie mamy jeszcze drugi komplet przewodów. Są to takie przewody, które możemy sobie sami skonfigurować. Po obu stronach zakończone są gniazdami gwintowanymi. Wykorzystując dołączone do zestawu końcówki, wkręcając je tutaj, możemy sobie robić przeróżne kable. Są też takie drugie sondy przykręcane. Tutaj mamy jeszcze krokodylki, ale są one naprawdę małe. Tak to wygląda po skręceniu. No, od biedy mogą być, ale naprawdę nie są one wysokiej jakości. Zwróćcie uwagę, jak założony jest ten pręt gwintowany. On jest normalnie tutaj zaciśnięty, tak jak przewód. Także można go, podejrzewam, przy użyciu niewielkiej siły wyciągnąć stąd po prostu. Mamy jeszcze takie konektory widełkowe. Cztery wtyki bananowe z gwintem. Także możliwości konfiguracji jest tutaj sporo, ale jak wspomniałem wcześniej, nie są to przewody wysokiej jakości. Dołączona do zestawu termopara jest dość nietypowa, zobaczcie. Ma dwa takie tanie wtyki bananowe, taki sprężynujący żółty przewód. A na drugim końcu czujnik temperatury zamknięty jest w takiej metalowej rurce, która wygląda na wodoszczelną. Jest to klasycznie wyglądający multimetr średniej wielkości. Co go na pewno wyróżnia w tym przedziale cenowym, to możliwość wyświetlenia maksymalnego wskazania 19999, czyli mamy tutaj 4,5 cyfry, oraz stosunkowo wysoką dokładność podstawową na poziomie 0,05%, co stawia go w czołówce, jeżeli nie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o najdokładniejsze multimetry, do 150 zł powiedzmy. Obudowa multimetru wykonana jest z ABS-u, wygląda przyzwoicie. Otoczona jest czerwonym plastikowo-gumowym holsterem, co nie jest już dzisiaj takie oczywiste. Dużo multimetrów ma imitację holstera. Z tyłu mamy podstawkę, która umocowana jest w holsterze, także łatwo ją wygiąć w drugą stronę. Ale jeżeli nie będziemy się z tym siłować, to po postawieniu multimetru na macie da się nim bez problemu operować jedną ręką. Z tyłu w holsterze znajdują się gniazda na sondy pomiarowe, które możemy sobie włożyć w dowolny sposób. Z przodu mamy cztery gniazda pomiarowe, selektor wyboru zakresów, który pracuje sztywno, pewnie. Żeby ustawić go między zakresami, trzeba się naprawdę mocno postarać. Także tutaj nie ma zastrzeżeń. Oprócz tego mamy 6 przycisków funkcyjnych, do omówienia których przejdziemy w dalszej części filmu. Przy okazji gniazd pomiarowych tutaj jest pierwszy duży minus, mianowicie są one przystosowane do tych płytkich, chińskich, tanich przewodów pomiarowych z głębiej wpuszczonym bolcem i z mniejszym kołnierzem. Skutkiem tego, jeżeli będziemy chcieli wymienić te chińskie przewody na jakieś lepsze typu Brymena, niestety, ale bez przeróbki się nie obejdzie, bo fabryczne przewody nie wchodzą nawet w taki sposób, żeby się ledwo trzymały. Można je normalnie wyciągnąć przez kabel. Nie wiem, czemu producent zastosował takie rozwiązanie. Jest to bardzo niepraktyczne i stwarza problemy. Oczywiście takie chińskie przewody typu BST050JP wejdą bez problemu. Co Chińczyk, to Chińczyk. Również takie zwykłe przewody bananowe, bez żadnej osłony, wejdą całe bez problemu i będą się trzymać. Obudowa nie ma tendencji do trzeszczenia czy ruszania się. Ściągając holster, możemy zauważyć, że jest dobrze spasowana. Chociaż te odlewy, jak widać, nie są idealne. Są tutaj takie krawędzie. Natomiast ilość materiału się tu zgadza.
Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, pozwólcie, że króciutko przedstawię Wam partnera dzisiejszego odcinka. PCBWay jest producentem obwodów drukowanych oferującym szeroką gamę usług dla hobbystów i profesjonalistów. W standardowym pakiecie możemy zamówić wyprodukowanie 10 wysokiej jakości dwustronnych płytek PCB na laminacie FR4 o wymiarach 100x100 mm w cenie już od $5. Dodatkowo PCBWay może też zamontować elementy na płytce lub stworzyć sito do nakładania pasty lutowniczej, jeżeli chcemy to wykonać samemu. Polecam zapoznać się z ofertą tej firmy. Multimetr wyposażony jest w klasyczny wyświetlacz LCD, który jest podświetlany jedną diodą tutaj z boku. Jest to wystarczające podświetlenie. Cyfry są bardzo grube i kontrastowe. Dobrze się to prezentuje, także pod tym względem jest ok. Jeśli chodzi o kąty widzenia, to wiadomo jak to w LCD. Pod pewnym kątem cyfry zaczynają blednąć, natomiast cały czas są dobrze widoczne. Multimetr zasilany jest dwoma paluszkami AA, do których dostęp uzyskujemy po odkręceniu tej śruby. Mamy taką kieszonkę z bateriami. Jest tutaj oczywiście metalowy gwint, także nie wyrobi się. No i sprawdzimy sobie na początek pobór prądu przez ten multimetr, abyśmy mogli ocenić, jak długo będzie on pracował na bateriach. Podłączyłem napięcie zasilania równe 3V przez ten amperomierz i zobaczmy. Na napięciu przemiennym mamy pobór prądu około 1,83 mA. Na pozostałych zakresach jest to 1,58 mA. Sprawdźmy z włączonym podświetleniem. No i mamy około 8,25 mA. Także jest to niewiele i biorąc pod uwagę pojemność dwóch baterii alkalicznych AA, myślę, że możemy tutaj mówić o około 1000 godzinach pracy. Jeżeli chodzi o napięcie zasilania, to poniżej 2,5 V multimetr zaczyna sygnalizować konieczność wymiany baterii, pokazując taką ikonkę tutaj. Jeżeli chodzi o funkcje pomiarowe tego multimetru, to mamy tak. Od początku napięcie przemienne z pomiarem częstotliwości oraz wypełnienia po wciśnięciu tego niebieskiego przycisku. Oczywiście multimetr na każdym zakresie jest w trybie automatycznym. Jeżeli chcemy zmienić ręcznie zakres, klikamy sobie przycisk Range i wtedy zmieniamy odpowiednie zakresy. Jeśli chcemy wyjść z tego trybu, przytrzymujemy przycisk Range i multimetr jest znowu w trybie auto. Mamy tutaj True RMS, czyli multimetr pokazuje rzeczywistą wartość skuteczną napięcia przemiennego. Dalej mamy napięcie stałe, również tutaj działa przełączanie zakresów. Tutaj mamy osobny zakres dla miliwoltów napięcia stałego. Zauważcie, że mamy tutaj jeszcze dwie żółte ikonki. Jest to temperatura oraz napięcie przemienne. Do ich wyboru używamy tego żółtego przycisku. Przechodzimy na napięcie przemienne miliwolty oraz na pomiar temperatury. W przypadku, jeżeli nie jest podłączona termopara, multimetr wskazuje temperaturę z wewnętrznego czujnika, który służy do kompensacji tzw. zimnego końca termopary. Pozwala to na dokładny pomiar temperatury. Dalej mamy rezystancję. Po wciśnięciu żółtego przycisku pomiar ciągłości, tutaj pojawia się ikonka, pomiar spadku napięcia na diodzie oraz pomiar pojemności. Co ciekawe, dla pomiaru pojemności zmiana zakresów tutaj nie daje żadnego efektu. Dalej mamy osobny zakres dla pomiaru częstotliwości oraz wypełnienia. Zauważcie, że tutaj też mieliśmy takie możliwości. Natomiast w instrukcji napisane jest, że ten zakres służy specjalnie do pomiaru wysokiej częstotliwości przy niskich napięciach, a ten do niższych częstotliwości przy wyższych napięciach. Niestety znowu w instrukcji nie podano, jakie to są te niskie napięcia tutaj na tym zakresie. No i tutaj też działa ten przycisk niebieski specjalnie do tego zakresu. Dalej mamy pomiar dużych prądów. Po wciśnięciu żółtego przycisku, jak pokazuje ikonka, pomiar prądu przemiennego. Tutaj działa oczywiście zmiana zakresów. Następnie mamy pomiar miliamperów z możliwością wyboru prądu przemiennego. Osobny zakres dla mikroamperów, co z pewnością jest przydatne dla elektroników. Oczywiście z możliwością wyboru prądu przemiennego. No i na końcu tryb NCV. Jest to bezdotykowe wykrywanie przewodów pod napięciem. Przykładamy tutaj po prostu przewód i wbudowana antena w multimetrze powinna to wykryć. Oprócz tego multimetr posiada jeszcze dwa przyciski. Ten przycisk REL z takim trójkątem jest to pomiar względny. Używając tego przycisku możemy sobie na przykład wyzerować wskazanie, jeżeli mamy jakąś szczątkową wartość napięcia, która nam nie odpowiada. Nie będziemy musieli jej wtedy odejmować. Wciskamy, multimetr się zeruje i teraz możemy sobie mierzyć względem tamtej wartości jakby od zera. Warto wspomnieć, że ta funkcja działa tylko dla jednego zakresu, czyli jeżeli go przekroczymy, to pokazuje się przekroczenie zakresu. I niestety musimy wyłączyć tę funkcję. Jakimś tego rozwiązaniem będzie przejście na zakresy ręczne i w tym momencie wciśnięcie pomiaru względnego. I teraz możemy sobie już mierzyć większe napięcia. Ale dalej będzie to na tym jednym zakresie. Kolejny przycisk służy do rejestracji wartości maksymalnej oraz minimalnej mierzonej wielkości. Wciskamy go i w tym momencie multimetr jest w trybie rejestracji. Teraz zmieniam sobie napięcie w górę i w dół, jak możecie zobaczyć tutaj na tym multimetrze. Wciskam ten przycisk i mam minimalną wartość zapisaną oraz maksymalną. Funkcja ta, podobnie jak pomiar względny, działa w obrębie tylko jednego zakresu.
Tutaj mamy jeszcze przycisk Hold, który służy do zatrzymania wskazania na ekranie. Wciskamy go, pojawia się ikonka Hold, no i wskazanie jest zamrożone. Teraz zmieniając wartości na wejściu, tutaj się nic nie dzieje. Z racji, że tutaj na pierwszym miejscu jest napięcie przemienne, zmierzymy sobie pasmo przetwornika TrueRMS. Porównamy sobie wskazania tego multimetru z takim 10 razy droższym oraz z takim laboratoryjnym, bardzo dokładnym, którego wskazania macie tutaj na górze. Sygnał podaję z generatora, ustawiłem napięcie wejściowe 1V RMS, częstotliwość 20 Hz, możecie ją tutaj sobie przeczytać. Ewentualnie teraz wam pokażę na chwilę tutaj wskazania z multimetru. Wszystko się zgadza, wypełnienie 50%, przebieg sinusoidalny na razie. Mamy 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 1,5 kHz, 2 kHz, 2,5 kHz, napięcie zaczyna już spadać, 2,7, 3 kHz, no i przy 300 mamy poniżej 3 dB, także pasmo dla przebiegu sinusoidalnego to jest 3 kHz. Teraz to samo dla przebiegu trójkątnego, zaczynamy od 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 1,5 kHz, 2 kHz, 2,7, 2,8, 2,9, no i znowu 3 kHz mamy pasmo dla przebiegu trójkątnego. Teraz puścimy taki przebieg zniekształcony, no i znowu od 20 Hz jedziemy w górę. 50 Hz, 100, 500, 1 kHz, 1,5 kHz, 2 kHz, 2,5, 2,800, no i 2,900, czyli 2,800 mniej więcej pasmo jest na takim przebiegu. Teraz pomiar napięcia stałego na zakresie voltów. Zauważcie, że dzięki temu, że ten multimetr ma 4,5 cyfry, na zakresie voltów mamy rozdzielczość dziesiątek miliwolta. Zacznijmy od 100 miliwoltów. Około oczywiście, bo to są ustawienia zasilacza. Możecie sobie porównać te wszystkie wskazania. Ja już wcześniej robiłem tutaj wszelkie pomiary i link do arkusza macie w opisie. Zdecydowana większość wyszła zgodnie ze specyfikacją. 0,5 V, 1 V. Możecie też zauważyć, jak szybko ustala się wynik. 2 V. Tutaj już przeskoczyło. 5 V. Tutaj wszystko, jak mierzyłem, jest zgodnie ze specyfikacją, także nie będzie jakichś niespodzianek. Te wskazania mogą się delikatnie wahać, ponieważ zasilacz stabilizowany, który wykorzystuję, jest oparty na przetwornicy, także nie do końca tam jest czysto na wyjściu. Ale to tylko tak kontrolnie, żeby wam pokazać, że wszystko jest zgodnie ze specyfikacją. 10 V. Zobaczcie, przy 10 V mamy rozdzielczość 1 mV. Dzięki temu możemy na przykład dokonywać pomiaru ładowania akumulatora 12V i będziemy mieć rozdzielczość 1 mV. Będzie można ładnie oglądać, jak on się ładuje. 20 V. 25, 35, lepiej się chyba nie da, 40 V, 50 V i 55 V, bo tyle mam maksymalnie tutaj na zasilaczu. Myślę, że jest bardzo dobrze, nie trzeba tutaj jakiegoś większego komentarza. Sprawdźmy sobie teraz ten zakres miliwoltowy. Na wejście podałem 50 mikrowoltów. No i zobaczcie, jak to się prezentuje. Tutaj macie Sunwell za 1300, tu macie multimetr za 130 zł, a tutaj u góry macie multimetr za prawie 4000. No i teraz możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy niska cena zawsze oznacza niską dokładność. Jak ktoś mówi wam, że używacie taniego multimetru, dlatego wynik jest niedokładny, możecie mu pokazać ten film. 0,5 mV, 1 mV, około oczywiście. Zobaczcie, mamy 1 mikrowolt rozdzielczości. 5 mV, bardzo dobrze, 8 powiedzmy, 10 mV, bardzo ładnie, 20 mV i tutaj już przechodzi multimetr na kolejny zakres, no i jedziemy dalej. 30 mV, bez żadnego problemu, bardzo dobrze, 100 mV, 150 mV, 180 i 190, ten zakres jest tylko do 200 mV, także dalej już kończy się. Multimetr o tak dużej rozdzielczości powinien sobie dobrze radzić z pomiarem niskich rezystancji. Sprawdźmy to teraz. Mam tutaj dekadę 0,1 Ohma. No i jedziemy. 0,1. 0,2 Ohma. 3.
5,7 ohma. 1 ohm. Bez żadnego problemu, bardzo dobrze. Sprawdźmy teraz kilo ohmy. Jeszcze łapię się na ten duży zakres, zobaczcie. 1 kilo, 2 ohmy i 0,8. 2 kilo. 5 kilo. I 10 kilo. Przy 10 kilo znowu mamy rozdzielczość do 1 ohma. Dla dekady 100 kilo. Mamy 100 kilo. 200. 500 kilo. 1 mega. I tutaj mam jeszcze 50 mega, który jest rezystorem o najwyższej wartości, jaką posiadam obecnie. Bez zarzutu. Warto wspomnieć, że ten multimetr mierzy do 200 mega ohmów, co jest rzadko spotykane. Przy okazji pomiar rezystancji na pewno wielu z Was chciałoby widzieć, jak szybki jest ten multimetr. Z racji tego, że zakresy przełączane są automatycznie, to taki multimetr zaczyna od najwyższego, czyli od mega ohmów. Jeżeli damy mu tutaj 10 ohmów na wejście, to tak to będzie wyglądało. Trzeba troszkę poczekać, ale nie ma tragedii. Jeżeli bardzo Wam zależy na szybkości, to możecie przejść na zakresy ręczne. I wtedy wygląda to tak. W tym momencie podaję na tester ciągłości sygnał o częstotliwości 1 Hz i wypełnieniu 50%. Czyli tak jakbym co sekundę na pół sekundy zwierał sondy pomiarowe. Zwarcie jest wykrywane bez problemu. Zwiększam częstotliwość. 3 Hz. Już jest tak na granicy. 4 Hz. No, jeszcze można by uznać. 5 Hz. Już nie jesteśmy w stanie odróżnić poszczególnych zwarć, ponieważ multimetr ma tester ciągłości zatrzaskowy, który po prostu wydłuża ten dźwięk po tym, jak rozewrzemy sondy pomiarowe. Teraz sprawdzam szybkość zadziałania tego testera. Na wejście podałem sygnał o częstotliwości 1 Hz i wypełnieniu 1%, czyli są to takie szpilki, jak możecie zobaczyć. Multimetr radzi sobie z tym bez problemu. Zwiększę teraz częstotliwość i słychać, że co jakiś czas już nie wykrywa tego zwarcia, czyli gubi się. W praktyce wygląda to podobnie. Dobrze łapie, trochę przeciąga. Szukając pinów zasilania takiego dużego układu, których powinno być tutaj 7, bez problemu jesteśmy w stanie je wykryć. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i 7. W praktyce jest wystarczający. W trybie pomiaru spadku napięcia na diodzie mamy do dyspozycji 3,27V oraz prawie 2 mA, dzięki czemu multimetr jest w stanie zaświecić większość dostępnych diod LED i pokazać oczywiście spadek napięcia na nich, jak również spadek napięcia na typowych diodach prostowniczych i innego typu. W trybie pomiaru pojemności ciekawą sprawą jest fakt, że po podłączeniu przewodów multimetr nic nie pokazuje. Podłączyłem teraz 306 pikofaradów. To jest pomiar orientacyjny, to nie są jakieś kondensatory precyzyjne. 1,06 nano, 10 nano, 98,36 nano, 576 nano, 1,04 mikro. Możecie na bieżąco obserwować, jak szybko multimetr jest w stanie ładować te kondensatory. 10 mikro. Tu już mu trochę to zajmuje. Zobaczcie. Ale to jest tylko 10 mikro. 105 mikro. Powiedziałbym, że dość długo mierzy te kondensatory. 509 mikro. No tu jest jakby lepiej. 939 mikro. Ok. 3293 mikro. Ok. Teraz będzie 6000 z hakiem. 6,5, coś koło tego.
6600 chyba, tak? 8200. I jeszcze ponad 11. Bez większego problemu. Tutaj mamy jeszcze taki kondensator precyzyjny 188 pico, 2,5%. Zobaczmy. Odchyłka nie jest duża, myślę, że nawet w tolerancji tego kondensatora. Jeśli chodzi o pomiar częstotliwości, który nie jest jakąś niezbędną funkcją w multimetrze, to zobaczcie, podaję mu 50 mV na wejście 1 kHz i jeszcze nic nie wykrywa. Dopiero jak zwiększę na 70 mV peak-peak, pokazuje mi częstotliwość. Także też szału tutaj nie ma, ale ustawię 1 V peak-peak, żeby było mu łatwiej. No i zobaczymy, jaka będzie częstotliwość maksymalna. 10 kHz, 100 kHz, 200 kHz. 500, 1 mega, 2 mega, 3, 4, 10 mega. No i już niestety nie daje rady przy 10 mega. Przebieg prostokątny, 1 volt peak peak. Tak to wygląda. Pewnie jak zwiększę amplitudę, to się poprawi. Zwiększę na 2 volty peak peak. No i mamy 10 mega. To jest maksymalna mierzona częstotliwość według instrukcji. Możemy pójść trochę wyżej. Jest 20 mega, przy 20 mega już nie daje rady, 19 mega jeszcze daje radę. Pomiar wypełnienia, klikam jeszcze raz przycisk, mam 58,2% wypełnienia, natomiast tutaj ustawione jest 60, nie wiem, czy to dobrze widać. Teraz zobaczymy 50, 40, 30, 20, 10. Przy 10% 1 mega pokazuje 1,8, także bez szału. Jeżeli chodzi o pomiar małych prądów, to tutaj również jak w przypadku napięcia jest bardzo dobrze. Mimo że pomiar jest na początku zakresu, to wskazanie się zgadza. 50 mikro, nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. 100 mikroamperów, różnica jest dosłownie o włos. 0,5 miliampera, żadnych tutaj niespodzianek nie ma. 1 miliamper, niecały, także tutaj bez zarzutu. Sprawdzimy sobie może dalsze zakresy prądowe. Jesteśmy na zakresie mikroamperowym. Na wejście podaje około 0,01 mikroampera. Widać, że tutaj jednak Sanwa ma trochę przewagę, ale podkreślam, że są to naprawdę bardzo małe wartości na początku zakresów tych multimetrów, także tutaj nie ma się naprawdę czego czepiać. Fakt, że one są w ogóle w stanie coś pokazać, to już jest sporo. Jedziemy dalej. 0,05 mikroampera. No i tutaj wyniki zaczynają się już zbliżać do siebie. Około 0,1 mikroampera. No i zobaczcie, różnica jest o włos. Teraz około 1 mikroamper na wejściu. No i proszę bardzo, macie 1 mikroamper na wejściu, 1300 kontra 130 kontra 4000 tu u góry. Myślę, że za tą kasę nie ma co narzekać. 2 mikroampery, 5 mikroamperów, 10 mikroamperów, 20 mikroamperów, 50 mikroamperów, 70, 90 mikroamperów, 150 mikroamperów, 199. 0,77 mikroampera. No i skakujemy na następny zakres. Tu już mamy dziesiątki mikroamperów. Co o tym sądzicie? Dajcie znać. 300 mikroamperów. O ile w przypadku zakresu mikroamperów oraz miliamperów wskazania tego multimetru są naprawdę rewelacyjne, o tyle w przypadku amperów sprawa się troszkę komplikuje, zobaczcie. Podam mu najpierw 1 amper, no i wszystko jest ok. Multimetr jest w tolerancji, chociaż nie jest tutaj już tak idealnie jak poprzednio. 2 ampery. Też powiedzmy mniej więcej tam 0,5%, 3 ampery, no jest powiedzmy ok. Dam mu teraz powiedzmy 7 amperów i zauważcie, że tutaj coś wskazanie zaczyna płynąć do góry. Dam mu 10 i spójrzcie, co się dzieje, to przyspiesza. Przy 10 amperach włącza się alarm na tym multimetrze. Obydwa multimetry stoją praktycznie, a ten idzie w górę cały czas. Jest to spowodowane prawdopodobnie przegrzewaniem się wewnętrznego rezystora pomiarowego, ale do tego przejdziemy przy rozbiórce multimetru i zobaczymy, jak to wygląda. Teraz puszczę mu 18 amperów i zobaczcie, jak szybko wskazanie idzie do góry.
Pomiar jest praktycznie niemożliwy. No więc porównajmy sobie teraz wskazania na tych dwóch tanich multimetrach. Zobaczcie. Tutaj praktycznie stoi, a tu idzie cały czas w górę. Także niestety, ale ten multimetr nie jest przystosowany do pomiaru prądu powyżej 10 A. Jeśli chodzi o pomiar temperatury, to po prostu sprawdzę tutaj kontrolnie, wlewając wrzącą wodę. O, a co to? A jednak mamy tutaj duży błąd. No, nie spodziewałem się tego. Ostatnia funkcja na pokrętle jest to wykrywanie przewodu pod napięciem. No i zobaczmy, jak ona działa. No, tu jest jakieś 4 cm. 3, 2, 1 cm. Prawie dotykam tego przewodu. Także działa ta funkcja, ale jak to bywa w takich multimetrach, nie polegałbym na niej i raczej nie jest ona w stanie wykryć przewodu takiego normalnego w ścianie. Tak prezentuje się płyta multimetru. Generalnie pod względem ilości elementów, jak i zabezpieczeń jest tutaj naprawdę skromnie. Tutaj mamy ten rezystor pomiarowy, który robi całe zamieszanie. Zobaczcie, jaki on jest mały. Dla porównania tutaj macie rezystor pomiarowy 10-amperowy z innego multimetru. Widzicie różnicę? No i dlatego tak się to grzeje. Tutaj zobaczcie, ścieżki zostały jeszcze ręcznie wzmocnione, ale niewiele to pomogło. Tutaj mamy oczywiście zakres wysokoprądowy. Bezpiecznik jest na 20 A 250 V. Tutaj mamy zakres miliamperowy oraz mikroamperowy. Bezpośrednio na bezpiecznik 200 mA, 250 V. Tutaj jest taki drobny element, jest to transil zabezpieczający przed przepięciami. Dla dużego prądu nie ma tutaj nic, są od razu rezystory tworzące dzielnik. Natomiast tutaj są rezystory od zakresu napięciowego. On tutaj wchodzi tam, potem na przełącznik i wychodzi tutaj. Możecie zauważyć, że wszystkie wartości rezystorów są opisane na płytce, także nie będzie problemu z ewentualnym serwisem. Również układy scalone są opisane. Płytka nie posiada żadnych wycięć, nie ma tutaj żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Także można z czystym sumieniem powiedzieć, że nie spełnia ona tych kategorii, które zostały podane na obudowie. Czyli kategoria 3 1000 V, 4 600 V, nie ma takiej możliwości. Tutaj mamy styki od baterii. Tutaj dalej mamy jeszcze dwa tranzystory połączone ze sobą, które tworzą jakby taką dwukierunkową diodę Zenera. Do nich podłączony jest termistor PTC. Jest to takie skromne zabezpieczenie nadnapięciowe. Jeżeli napięcie osiągnie zbyt dużą wartość w jedną czy drugą stronę, te tranzystory zaczynają przewodzić, no i zaczyna się grzać ten termistor, zwiększa się jego rezystancja i prąd automatycznie jest ograniczany. Tutaj mamy zewnętrzne źródło napięcia odniesienia, jest to ICL8069. Tu mamy pamięć EEPROM służącą do zapisywania ustawień oraz danych kalibracyjnych multimetru. Tutaj jest tranzystorek sterujący najprawdopodobniej tym buzerem. Zewnętrzny rezonator kwarcowy 4 MHz. Tutaj jest jakaś zworka, która była widać rozlutowana przy procesie produkcji. Układ multimetru to się nazywa COP, czyli chip on board. Ja to nazywam glutem i zaizolowany taką masą. Także nie da się odczytać jego oznaczeń. Tutaj mamy kolejne rezystory dzielników. Te rezystory są przełączane przez ten układ w zależności od tego, jaki zakres pomiarowy jest wybrany. Tutaj jakieś kondensatory filtrujące. Tu mamy duży kondensator filtrujący, zalutowany tak sobie. Tu jest tranzystor prawdopodobnie od sterowania podświetleniem. Odrobina rezystorów. A tutaj widzimy na płytce PCB antenę od bezkontaktowego pomiaru. To jest ta ścieżka. Jeżeli chodzi o te gniazda, to są to najtańsze gniazda pomiarowe. Jakiś czas pewnie wytrzymają, ale trzeba mieć na względzie, że kiedyś mogą zawieść, mogą się na przykład rozepchać, no albo może się tutaj urwać to połączenie. Zdarza się takie coś. No ale z drugiej strony multimetr za 128 zł o takiej dokładności, takiej rozdzielczości, gdzieś musieli te koszty przyciąć. Zobaczmy, co jest z drugiej strony. Z drugiej strony możemy zobaczyć, że styki przełącznika zakresów są pozłacane i posmarowane są jakimś smarem. Jeżeli producent posmarował w tym miejscu jakimś smarem, to generalnie nie jest zalecane, żeby to czyścić. Najlepiej, żeby to zostało tak, jak jest. Z drugiej strony, jeżeli nic tu nie jest posmarowane fabrycznie, nie polecałbym tutaj od siebie niczego dodawać. Mamy wersję płytki. ZT219 to jest prawdopodobnie oznaczenie producenta, który robi to dla Anenga. Jest to Zotek.
Tutaj jest wersja 0.4 płyty. To na dole raczej nie jest data produkcji, tylko jakiś inny numer. Dalej możecie zobaczyć styki od przełączników, są wszystkie opisane. No i styki od wyświetlacza, który oczywiście jest na gumce przewodzącej. Jakość lutowania, powiedzmy, w większości miejsc jest przyzwoita. Tutaj ten newralgiczny punkt, czyli ten rezystor pomiarowy, został nie do końca dobrze zalutowany. Bezpieczniki są zalutowane dobrze. Jest tutaj jakiś niewielki osad na płycie, no ale nie powinien wpływać na działanie tego urządzenia. Tutaj też są jakieś pozostałości topnika, tutaj również. Także no, szału nie ma, jeżeli chodzi o wykonanie, no ale jest to takie, powiedzmy, minimum, które nadaje się do pracy. Zerknijmy jeszcze z drugiej strony obudowy. Mamy tutaj pokrętło, które o dziwo nie jest takim najtańszym, z taką kuleczką i sprężynką, tylko jest tutaj, jak widać, taki plastikowy, czerwony, sprężynujący mechanizm. Więc w sumie nie powinno się ono szybko rozsypać. Z czasem te styki przestają łączyć i trzeba je przeczyścić, no ale to jest jakby do przeżycia w takim tanim sprzęcie. Oprócz tego mamy tutaj takie gumki przewodzące od przycisków, wyświetlacz, tutaj jest ta gumka przewodząca. Pamiętajcie, jeżeli będziecie chcieli rozebrać ten multimetr, że ten wyświetlacz jest tutaj wpasowany na takich zatrzaskach. Jeżeli chcecie wyciągnąć płytę główną, najpierw musicie rozlutować tutaj te dwie nóżki od diody podświetlającej, no bo inaczej się ona urwie. No i dobra, mamy rozebrany multimetr, przełączyłem przełącznik na zakres prądowy, podłączyłem tutaj zasilacz. No i zapodajmy mu te 18 amperów i zobaczymy, co się dzieje. Spójrzcie, mamy 100 stopni już w tym momencie na rezystorze pomiarowym. 140 stopni. 170. No i 200 prawie stopni rezystor pomiarowy. Oczywiście jest to temperatura przybliżona. Ten rezystor jest wykonany z metalu i on troszkę odbija, także pewnie ma troszkę mniejszą temperaturę. No ale zobaczcie, co się dzieje tutaj ze ścieżkami już. Spójrzcie tutaj naokoło płyty, jak wszystko zaczyna się rozświetlać. W tym miejscu, czyli obok tej ścieżki prądowej, mamy już 110 stopni. 120 prawie. Ten multimetr nie jest zaprojektowany do pomiaru takich prądów. Tutaj niestety producent troszkę nas okłamał. Zobaczcie, jak to wygląda z drugiej strony. Z przodu przy tym gnieździe mamy 43 stopnie. Który styk miał gorszą rezystancję? No chyba ten. Nie można jednoznacznie ocenić tego multimetru, czy jest dobry, czy zły. Jak mogliście zobaczyć, ma swoje plusy oraz minusy. Jego głównymi atutami jest na pewno wysoka dokładność oraz rozdzielczość 4,5 cyfry. W tym przedziale cenowym, według mojej aktualnej wiedzy, jest to numer 1. I to jest według mnie główna przyczyna, dla której ja osobiście chciałbym kupić taki multimetr. Jakość wykonania jest wystarczająca, w niektórych przypadkach nawet lepiej to wygląda, niż się spodziewałem. Sprzęt jest w miarę szybki, mamy 3 odświeżenia na sekundę, pomiar do 200 megaohmów. Niestety ma kilka wad, przede wszystkim ten pomiar prądu, powyżej 10 amperów zaczynają się problemy, kiepskie zabezpieczenia, nieprawdziwe informacje odnośnie kategorii, to jest jakby do przewidzenia w takiej cenie. Absolutnie nie polecałbym brać tego multimetru osobom, które chcą pracować przy wysokich napięciach, przy obwodach, gdzie występuje duża energia, w żadnym wypadku jedynie do domowego warsztatu, maksymalnie tam pod napięcie sieci i nic więcej. Z takich mniejszych minusów to te płytkie gniazda pomiarowe, pomiar temperatury kuleje w tym multimetrze. Dla elektronika raczej jest to sprzęt, który może być użyteczny, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o tę dokładność. Pamiętajmy, że jego cena jest niska, biorąc pod uwagę to, co widzieliście na moim filmie wcześniej odnośnie tych pomiarów prądu i tak dalej. Jeżeli to Wam pasuje, to myślę, że będziecie zadowoleni z takiego multimetru. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Wiem, że wiele osób z Was posiada taki multimetr. Czy u Was też występują takie problemy? Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Multimetr mam cały czas u siebie. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do następnego filmu.